Witam widzów, witam, raz, dwa, trzy. Co wam powiem, dużo się zadziało od poprzedniego odcinka, jeżeli nie powiedziałeś poprzedniego, to koniecznie zajrzyj, bo tam też były dymy, byliśmy praktycznie pod miastem. No w mieście nie byliśmy, ale w mieście udamy się prawdopodobnie w dzisiejszym odcinku, więc witam, wpadajcie na streamy tam, poddymiamy prawie codziennie, co 2 dni, jakoś tak, w każdym razie dużo streamów, mało wodów, bo tak zadymiałem, że wszystkie musiałem wypierdolić. Udałem się z powrotem do naszego miasta, pofarmiłem, zdobyłem nam lepszy łuk. Łuk się nazywa łukiem myśliwskim, coś tam bije o 5 więcej niż poprzedni. Tutaj dostałem się tą karawaną i tutaj karawana się taka usadziła. I my, słuchajcie, idziemy porozmawiać bardzo, odbyć długą bardzo rozmowę z Kurtem. Już wszystko przygotowałem na dzisiejszy odcinek, więc dzisiejszy odcinek nie jest nagrywany na Spartana, tylko jest bardzo przygotowany, więc będzie zadyma, będzie się działo, będzie fabułka, lecimy! Jesteś nareszcie. I co, udało ci się coś ustalić? Z tego, co mi powiedział Felix, wygląda na to, że Jorna uprowadziło dwóch ludzi. Dowiedziałeś się, jak wyglądali? Jeden z nich był wysoki i tęgi, a drugi chudy jak szczapa. Wyprowadzili Jorna wschodnią bramą wioski. Kilka osób w wiosce, które przepytałem, najpewniej też ich widziało. Tak jak przypuszczałem. Nikt nie zrobiłby takiego bałaganu w pojedynkę. Dziwi mnie tylko, dlaczego Ej, Felix sorry, ich że nie jest tak zatrzymał, tego. gdy miał ku temu Sorry, że okazję. jest tak ciemno. Wziął ich za biesiadników odprowadzających pijanego Ale dzisiaj towarzysza sobie do domu. akurat chilluję. Felix nigdy nie był bez Jak tak siebie. ciemno jest, to mam takie Z drugiej lepszą strony, gadkę mam, widząc lepsze dwóch i to pociski. najpewniej Lepiej będzie się uzbrojonych rozmowa ludzi, nakleić. wątpię, żeby chciał zgrywać bohatera. Czegoś jeszcze udało ci się dowiedzieć? Postanowiłem pójść drogą na północ w nadziei, że uda mi się ich dogonić albo znaleźć jeszcze jakieś ślady. Polujący w okolicy myśliwy powiedział, że znalazł świeże ślady trzech ludzi, które prowadziły na północ. Wszystko wskazuje na to, że Jorn jest już za murami Archolos. No to mamy problem. Miasto jest duże i Jorn może być praktycznie wszędzie. Będziemy potrzebowali pomocy i to nie byle kogo. Mówiąc o pomocy, jak poszła rozmowa ze starszym? Próbowałem go przekonać, żeby dozbroił wartowników. Rozesłał wieści po okolicy i poinformował straż. Ale Ale? ten stary dureń za nic ma naszą znajomość. To co zrobimy teraz? Na wyspie istnieją tylko dwie organizacje, które faktycznie mogą nam pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Obie dysponują wystarczającymi środkami i koneksjami, które mogą być pomocne w odnalezieniu twojego brata. Może jednak pomysł z przeniesieniem się do miasta wcale nie był taki zły. Poszedłbym z tobą, ale muszę załatwić tu jeszcze kilka formalności. Mam jednak dla ciebie małą radę. Z doświadczenia wiem, że na początku warto się trochę pomęczyć, żeby później móc czerpać korzyści. Porozmawiaj z Albinem. Jeśli będziesz dla niego przykładnie pracował, to może sam załatwić ich lejdź do miasta. Jakoś sobie poradzę. Wiem, że sobie poradzisz. Sprytny z ciebie chłopak. Tak jak z twojego brata. Nie trać wiary, chłopcze. Jorn jeszcze się odnajdzie. Bez naszej pomocy wątpię. Wiem, No że to już będzie pora. długi dialog. Zostanę tu jeszcze parę dni, ale pewnie niedługo sam wyruszę do miasta. Może za resztę oszczędności załatwi nam jakieś lokum. Jeśli uda mi się dostać do miasta, jak cię odnajdę? Odwiedź Syreni Lament. To karczma w dzielnicy portowej. Prowadzi ją moja stara znajoma. Tam będziesz mógł się zatrzymać i tam się spotkamy. Jest na wyspie ktoś, kto nie jest twoim dobrym znajomym? Jakbym starego słyszał. Cóż, mamy szczęście, że mieszkam tu prawie całe życie. Pora wykorzystać te atuty. I jeszcze jedno, na wszelki wypadek staraj się nie rzucać w oczy. Jesteś tu nowy, a nowi łatwo wpadają w kłopoty. Będę o tym pamiętał. W takim razie do zobaczenia niebawem. Trzymaj się. Dobra, a więc tak jak mówiłem, dialog trwał 4 minuty. Samo przeskipowanie tego dialogu, żeby nie patrzeć co tam oni mówią, żeby być też na bieżąco zaskoczony w razie czego, no to trochę trwało. Wyruszamy do miasta. Dobra, wróciłem do Kurta i powiedział o swoich. Niestety nie udało się przekonać starszego, by ten pomógł sobie Jorda. Wygląda na to, że wreszcie nikt nie jest w stanie nam pomóc, więc będę musiał znaleźć jakiś sposób, żeby dostać się do miasta. Kurt powiedział, że powinien nawiązać kontrakt ze Strażą Miejską albo Gildią Kupiecką.
i poruszył u nich kwestię porwanego brata. Powiedział, że też dołączy do mnie tak najszybciej, jak będzie mógł. Czyli jeżeli porozmawiam, o kurwa, ty, ja myślałem, że my tu wprost dostaniemy misję, a nie znał, będziemy się tłukli przez całe miasto. I oczy kręca, południowe bagno, wilcze leże, winnica, obóz rwali, mgliste moszary, klasztor, kopalnia królewska, winnica Valerio, wioska Silbach, kopalnia Arexos, bursztynowe wybrzeże, farma Bermanda, ruiny Verdhal. No dobra, a gdzie ja znajdę straż miejską albo kurwa tych? Albo gildię kupiecką? To chyba nie jest tak łatwo znaleźć, skoro nie jest zaznaczone na mapie. Postaramy się jeszcze porozmawiać ze starym. Witam serdecznie. I zobaczymy, może on nam jeszcze coś ciekawego powie. A jak nie, to po prostu zatrzymamy odcinek. Albo udamy się... O! Naprawdę nic nie jesteś w stanie zrobić w sprawie Jorna? Rozmawiałem już o tym z twoim wujem. Nie będę marnował i tak mocno uszczuplonych środków na szukanie igły w stogu siana. Jedyne, co mogę zrobić, to podwoić wartę i mieć nadzieję, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Twój brat musiał mieć sporo za uszami, skoro ktoś zadał sobie tyle trudu, by go porwać. Potrzebuję pomocy w dostaniu się do miasta. Pomóc? Gdyby nie ta sprawa z twoim bratem, to namawiałbym cię, żebyś został. O. Jesteś całkiem pomocny, a życie w mieście wcale nie jest takie kolorowe. Jeśli jednak bardzo ci zależy, to mógłbym wysłać cię do miasta jako mojego wysłannika, ale nic za darmo. Ile? Od razu ile? Złota to ja mam. Ludzi do pracy mi potrzeba. A ty udowodniłeś, że jesteś odpowiedzialny. Zależy mi na czasie. Rozumiem. Dlatego zamiast szwendać się pod murami i szukać sposobu na wejście, wyświadczysz mi przysługę. W zamian otrzymasz glejt. Z nim wejdziesz do miasta bez problemów. Teraz do sedna. Myślę, że to nie będzie łatwe. Sporo plonów przy ostatnich powodziach. Nie możemy sobie pozwolić na powtórkę. Chciałbym, żebyś pomógł cieśli w naprawie brzegu rzeki w wiosce. Oprócz tego trzeba pomóc przewoźnikowi towarów. Do tej pory nie było czego transportować do miasta, ale powódź czy nie, podatki trzeba płacić i będziemy musieli spieniężyć część plonów. Zajmij się tym, a będziesz mógł wejść do miasta legalnie i bez dalszych problemów. Dobra, w sprawie brzegu to nic. Ja się na tym nie znam. Po szczegóły musisz iść do naszego cieśla. Skipuję. Uwe będzie wiedział, co masz. Uwe, dobra, kojarzę. Gdzie znajdę tego cieśle? No, gdzie ma być? Tam, gdzie wszyscy rzemieślnicy. W swoim warsztacie przy gospodzie. Uwe, okej. W sprawie przewoźnika towarów. Tak? Gdzie go znajdę? Z tego co wiem, wyruszył już nad rzekę, żeby zająć się mostem. Okej. Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Dobra, jak my zostaliśmy pochwaleni. Jak ja teraz to ja ci się kimnę nawet w łóżku, chłopie. Jak chcesz, to kimaj ze mną. Wyrwa z mojego łóżka. Jasne, tylko przyjdźmy się do poranka. Ty, a ten kufer to my okradaliśmy już, czy jeszcze nie? Jak jeszcze nie, to trzeba tutaj pomóc. Pomóc trzeba dla potrzebującego, co nie ma miejsca w kufce. Nie, chyba już zapierdolony kufer. Jeżeli istnieje kufer, to istnieje też spora szansa, że już został przeze mnie okradziony. Także zmierzamy do Uwe, no, tak jak mówiłem. Dzisiejszy odcinek będzie się właściwie chyba pro... O! Wilki! One się zawsze tu respią. A nie, szczur. Ale zawsze się tu jakiś potwór, kurwa, respi. Jeden parszywy stwór załatwiony. I jednak się respią potwory. Idziemy do Uwe, a przy okazji będziemy mogli sprzedać naprawdę, naprawdę sporo tego surowego mięsa, którego mamy, no, tak jak powiedziałem, naprawdę sporo. I dostaniemy za niego naprawdę sporo. Kurwa, ja muszę znaleźć jakieś zamienniki, bo ja tylko sporo. Dużo. To jest zamiennik sporo. Bo blisko znaczne. Uwe. Uwe jest cieślą. Uwe na pewno spotkaliśmy. Na pewno kojarzę imię Uwe. Ale gdzie go znajdziemy? Ciężko mi teraz powiedzieć w sumie. Gdzie my znajdziemy Uwe? Nie wiem. A, i porozwieszałem jakby to ogłoszenie, więc w każdej chwili możemy się udać z powrotem do naszego gościa. To nam pomógł te lekarstwa zrobić. I za to dostanę... Nie wiem co, mogę wracać do Bodowina. Tyle ma napisane. Witam, ja sprzedać mięso. A ty w środku, czy to ty na zewnątrz siedzisz? Witam serdecznie. Słuchaj. Wszystko. Sierwojad. Wszystko. Dla ciebie.
Jocie Kirinca. Wilk. Masz, dla ciebie. O kurwa, Kretosiu. Masz, dla ciebie. Dobra, jesteśmy najbogatsi na świecie. 144 golda. Co słychać? Słyszałem, skąd was przywiało. No, ty jesteś zły. Dobra, chłopie, jak ja już przez starszego zostałem pochwalony, to już gigak boksem jestem. Ja już w piórkę obrosłem. Jak tam, witam serdecznie. Tu była ta laska, do której robiliśmy w ogóle misję, ale coś jej nie ma w środku chyba. A i w ogóle mam w kurwę strzał, porobiłem 400 strzał i porobiłem. O! Wreszcie! Tum 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 tum. Tym, 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 tym. Tak jak mówiłem. Ktoś już tam ciekawostkę wrzucił na YouTube, ja tylko podrąbałem, żeby dla widzów pokazać, bo mi się wyświetliło akurat na głównej. Gdzie jest ten Uwe, ten cieśla jebany? Gdzie ja go znajdę? Uwe, Timo, Oswald. Nie. Farmer. Farmer. Czyli nie. Tu znajdę chyba szczura, nie? Mogę dać mu serę? Ja mam dużo sera, ja bym dał szczurowi. Oto ser. O! Dzięki wielkie! Nie ma sprawy. Tu widzę bitwa jest. A tym... Trzymaj się! Cholerna... Co tu się kurwa dzieje? Dobra, ja tylko pozbierać. Ale zadowolony z szefito. Dobra, nic sobie nie pogadamy. Trzeba znaleźć tego Uwe, ja nie wiem gdzie jest ten Uwe. Wiem, że gdzieś jest ten Uwe, ale... Kurwa, gdzie on jest? Gdzieś tutaj, co? Bo tu wygląda jakby... O, witam serdecznie. Ten kuferek wygląda na taki kuferek, który jeszcze nie został mi... Nie wpadł mi w ręce, ale ja pomóc przytrzymać. Prawo. No pewnie, że tak. Tu wygląda jak chłop, który... O, witam, skórzany mieszek. Tu wygląda jak chłop, który pracuje właśnie nad tym. Czy jak będę ciął to drewno, to ja dostanę drewno, czy to jest taki pis na wodę? Chyba pis na wodę, dlatego zrezygnuję. No tu wydaje mi się, że tu mieszka Uwe, co? Mieszkać tu Uwe, farmerka. Czego tutaj węszysz? Spadaj. Nie spadaj. A ty masz kufer taki zajebisty. Wracaj do gotowania. O, widzę tą laskę, co nam to zlecenie wcześniej dawała. Dobra, ja się przekradnę i zapierdolimy jej kufer. Kano się przyda, bo 500 golda jest na nowy pancerz. A chętnie bym to 500 golda spożytkował. Chociaż taka wymiana pancerzy co chwilę też nie jest dobra, bo jakby... Tyle siana na to tracę. A, kufer już został owędzony. No tak, można się było spodziewać. Rzadko jednak trafiamy na coś, czego już nie okradłem. Co słychać? Dzięki twojej pomocy mogłam. Super. A ja bym Uwe znalazł. No on wygląda jakby tu pracował. No on wygląda jak cieśla, kurwa. W sensie jak dom cieśli, ale... Ale coś nie widzę tego gagatka. Wściekły farmer. Ty co za jeden? Kolejny przybłęda? Tego już za wiele. Pokaż. Co ty kurwa pierdolisz? Ty pijany jakiś jesteś? Kolejny poziom. Dzięki za ser. Dzięki za lagę knagę. Dzięki. Rdeścik polny sobie przy okazji zbiorę. Gdzie jest ten Uwe? On chyba będzie w karczmie, wydaje mi się, pił, nie? W końcu. Ostatecznie. Możemy posłuchać, jak tu pięknie chłop gra na flecie. Już. O, mój łeb. A, silny jesteś. Pokonałeś mnie. Ale to nie oznacza, że jesteś tu mile widziany. Pogadali. Uwe. Nie wiem, co to zrobiłem. Cel, przepraszam. Ale ja z nim się kurwa odbyt skręcił w drugą stronę. Aż go kurwa zacisłem. I nie mogę puścić. Mechanizm wewnętrzny. Przed kurwa głupotami.
trend i zaciśnięcie wszystkiego. Może jest w ogóle w karczmie, a może przecież on tu może coś siąść. Ty tu będziesz coś siął? Może tu jesteś Uwe? Uwe farmer, farmer, to nie no, kurwa. Na pewno tu jest. Kopium. Stone. Nie, coś tu chyba nie ma, moich ziomów. Ja bym się też nauczył kowalstwa, w sumie mógłbym fajne rzeczy wytwarzać z tego i pewnie na pewno zarabiać jakieś siano. Uwe, no nie ma go tu, kurwa. Może w środku jest Rupert, Uwe, Fabio, Wiktor, gdzie jest ten Uwe? No zaraz, kurwa, nie wytrzymie. Już taką głowę niedźwiedzią też bym sobie, kurwa, powiesił. W ogóle to bym zabił niedźwiedzia, ale jestem zbyt słaby niestety, Sadek. Dobra, idziemy w Kimę. Jak nie ma Uwe, to będę go szukał poza odcinkiem, bo co, ja będę 8 minut chodził w kółko. Też bez sensu, nie? Idziemy zobaczyć, jeżeli jest Uwe, to ten, jeżeli nie, no to będę go szukał na własną rękę i zaraz się będziemy widzieć. Nie. Ty? Uwe? Nie. No to chyba go nie znajdziemy. Rupert. Kurwa, no musi gdzieś tu być ten Uwe zajebany. Maven, Lea. Na pewno skądś kojarzy to jebane imię Uwe, ale skąd? Nie wiem, gdzie jest Uwe? Mogę ci coś ukraść? Nie mogę. Może tu jesteś? Słyszałam, że bardzo zależy ci na dostaniu się do miasta. Już miałem tego. Może i już miałem zatrzymywać odcinek. Może i zależy. Co ci do tego? Rozumiem twoją podejrzliwość, ale wiedz, że nie każdy tutaj jest wrogo nastawiony do przyjezdnych. A przecież ty sama przyjezdna. Mam dla ciebie propozycję. Tak się składa, że zostało mi kilka towarów do obchnięcia, ale za cholerę nie mogę znaleźć kupców. Gdybyś mi pomógł je sprzedać, mogłabym powiedzieć ci, jak dostać się do miasta. Co ty na to? Dopytaj. Co to za towary? Głównie przyprawy i materiały rzemieślnicze, ale mam też kilka produktów specjalnych. Narkotyki. A co gdybym to ja kupił od ciebie te towary? Proszę bardzo, jeśli tylko będzie cię na nie stać. Pomyślmy. Jak dla ciebie to będzie 150 sztuk złota? Kurwa, za tak mało? Nie przeszło ci przez myśl, że mógłbym po prostu dać nogę z całym złotem ze sprzedaży? Wyglądasz mi na bystrego chłopaka i chyba zależy ci na dostaniu się do miasta. Nie mylę się? To jest 150 sztuk złota? Dobrze, znajdę inny sposób na dostanie się do miasta. Pomogę znaleźć ci kupców albo płacę 150 golda. A pomogę ci znaleźć kupców. Dobrze, pomogę ci znaleźć kupców, jeśli ty pomożesz mi dostać się do miasta. Masz moje słowo. Od razu mówię, że nie mam pojęcia, gdzie miałby się znaleźć potencjalnych nabywców, dlatego musisz się za nimi rozejrzeć na własną rękę. Za całą partię powinieneś dostać gdzieś około 200 sztuk złota. Jeśli dostaniesz trochę mniej, to trudno. Ważne, że wreszcie pozbędę się tych towarów. Co jest w tej paczce? Specjalny rodzaj tytoniu. Każdy ze skrętów wart jest nie mniej niż 5 sztuk złota. Sprzedaj po jednym z nich pracującym na polu farmerom. Przyda im się chwila odprężenia. Pamiętaj, żeby trzymać je z dala od wartowników. Tutejsze prawo jest dość surowe względem tego typu używek. Najlepiej też zachowaj dla siebie to, od kogo je dostałeś. Ale ja nawet nie wiem, co ja dostałem. Mam nadzieję, że to jest napisane. Będę na ciebie czekała w gospodzie. Wtedy powiem ci, jak dostać się do miasta. Powiedz mi więcej o najemnikach. Wiele lat temu, gdy gildia stała się główną siłą handlową na świecie, jej zarządcy powołali jednostkę, której głównym celem miała być ochrona kupców i ich interesów. Z początku była to zbieranina obwiesi i wykolejeńców, ale z czasem o ich śmiałych dokonaniach zaczęto snuć opowieści i śpiewać pieśni. To grupa zahartowanych wojowników i weteranów wojennych z całego świata, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Rzecz jasna, jeśli dysponujesz odpowiednią ilością złota. Najemnicy znają się na swojej robocie, nie zadają pytań i można na nich polegać. Czego nie można powiedzieć o straży miejskiej. Pracujesz dla gildii kupieckiej?
Tak, ale nie jestem jej członkinią. Gildia regularnie zaopatruje mnie w towary i pobiera część zysku z ich sprzedaży. Nie przeszkadza ci to, że nie dostajesz pełnej sumy? Jeszcze parę lat temu miałabym z tym problem, ale dzisiaj wiem, że tylko dzięki Gildii Kupieckiej handel w Królestwie jeszcze jakoś się trzyma. Niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale gdyby nie wysiłki Rady Starszych, na rynku zapanowałby kompletny chaos. Okej, okay. Czyli mamy dwa podejścia, my możemy z nią porozmawiać, albo możemy zrobić misję dla naszego starszego w mieście, nie? Myślę, że zarówno to i to jest ciekawe i zarówno to i to bym się postarał raczej zrobić. I tego zajebanego Uwe bym znalazł. Może on tu jest ten Uwe, kurde, słuchaj. Nic ci nie mam do powiedzenia, wydłupcasz. Posprzątałeś chociaż mieszkanie? Kurwa, jakbym swój pokój widział. Dobra. Uwe. No ty, Uwe, chyba nie byłeś. Rasko. Ty też masz syf jak chuj. Ty, Uwe. Witam serdecznie. Nie, ty farmer. Ty farmer. Gdzie jest ten Uwe zajebany? No proszę, jednak można. Jest tu Uwe? Jak tu nie ma Uwe? Dobra, kurwa. Widzisz, to nie było takie... To ja nie wiem, gdzie jest ten cieśla. Właściwie, wiesz co? Wydupcej, kurwa. Ja tu teraz kiwam. Pobudka. Wstajemy. Czego tu szukasz? Odejdź. Wszystko. Czego tu szukasz? Odejdź. Czego tu szukam? Miejsca do spania. Dzięki, widzisz, że mi się dałeś kiwnąć. To nie było takie trudne. No nie było, widzisz? Nie było to takie trudne, dałeś mi kiwnąć. Nie wiem, gdzie jest ten Uwe, dlatego zrobimy misję z tymi. Z posprzedawaniem rzeczy tych, nie? Ostatnia partia towaru. Zgodziłem się pomóc, powinien otworzyć paczkę. Czekaj. Trzeba mi worek pieprzu, grudki żelaza, parę dziwnych narzędzi, zawiniątko ze skrętem. Ale czy to są takie rzeczy, które ja nie mogę pójść do handlarza i sprzedać? Właśnie nie wiem. Chyba tak, bo to by było za łatwe, jakbym poszedł do randoma i mu sprzedał wszystko. Zaginione składniki Bodoina. Osełka tłuszczu. Paczka. Celnie o dziwnym zapachu. Otrzymałem ją, powinienem ją otworzyć, oddać ziele. Co dostaniemy? Kręty bagiennego ziela razy 10. Spoko. Worek z aromatycznymi ziarnami, dziwne młotki i grudki żelaza. Kilka grudek tego żelaza, mimo dużych, wydają się wyjątkowo lekkie. Dobra, żelazo wiem, gdzie mniej więcej prawdopodobnie sprzedam, czyli tam. Przed nami. Gdzie o, tu jest Uwe. Witam serdecznie. A wstyd pomogę. Albin przysłał mnie do pomocy w naprawie brzegu. Zawsze taki goldzik dostaniemy. To tobie zawdzięczamy nową dostawę drewna? Tak, chciałem spłacić dług wobec Bastiana. Ale mało w razie czego... Cieszę się, że Albin przysłał... W razie czego, kurwa, nie zapłonie ten... Zawdzięczamy tę dostawę. To pewnie wiesz już, jak pracować z drewnem. Weź piłę i przytnij ten pieniek. Nie jest to wymagające. Musiałbyś się bardzo postarać, żeby nawalić. Ja zawołam chłopaków i przeniesiemy resztę na miejsce. Na jaką długość mam przyciąć ten pieniek? Niech pomyślę. Połowa musi wejść w ziemię. Ćwiartka musi wystawać. Wychodzi na to, że musisz przyciąć tylko ćwiartkę. No, Marvin, bierz się do pracy. Dobra. Jak ja pomóc? Piła do drewna. Niemy. Wszystko, mission complete. Przynajmniej do czego się chociaż tutaj mechanika przydała. Doskonała robota, Marvin. Pięcia, bo w Gothicu 2 jest totalnie useless chyba. Chodź ze mną. Musimy ustawić dobrze te pale. Dobra. Pomoc dla powodzi. No ja pomogę, bo to zawsze pieniądze dostanę. Najwyżej mam nadzieję, że powiem mu, że... Chłopie, nie chcę żadnego tego. Glejta już sobie ogarnąłem od Gildii Kupieckiej. Ty mi dawaj siano. Albo odwrotnie, pomogę jej sprzedać rzeczy. Ona mi dała te rzeczy, więc ja je sprzedam. Dostanę 200 sztuk złota, nie? Ale... A Glejta zrobię u tego chłopa. Jakoś się tak umówimy. Ale w każdym razie wydaje mi się, że w obydwu tych przypadkach warto zrobić dwie misy. Bo to zawsze jest jakiś goldzik. Może i...
I nie są jakieś turbo pasjonujące te misje, ale chyba mi się podobają. Mówę, a my tam nad rzekę idziemy, słuchaj. Słuchaj, ale zejdź mi z drogi, bo jest przypał. Tyle to szczur cię atakuje. A ja coś nie trafiam. Ty, to miał być lepszy kurwa łuk, a jest 3 razy gorszy, coś nie trafia. Niczego tu nie ma czego plądrować. Idziemy, Uwe. A tu reszta ekipy miała być. Gdzie jest reszta ekipy? Na miejscu już? To dobrze, że kurwa nie biegną za mną, to by była tragedia. 10 razy by się zgubili pewnie. O, witam serdecznie. A to bandyta czy kto to kurwa? Bandyta! Ale wydupcasz. Tyk. 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 Dobra, ten bandyta nic nie bije. Tyk. 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 Ale szybko już strzelamy z łuku, nie? Mi się wydaje, że fest szybko strzelamy. Nie ma czego. Wyskakuj z rzodkiewy. Bandyska buława. Pewnie, że biorę. Pszuch, jak Spiderman. Wiecie, poczekajcie, ja w sumie coś kliknę i zaraz się widzimy. Dobra, musiałem całe w tle odpalić pobieranie League of Legends, żeby na streamie coś podejmować jakimś tryszykiem na mida. A tutaj sobie na spokojnie... no gramy sobie na spokojnie, podejmiamy na streamach. A tutaj, no tutaj idziemy w fabułę. Tutaj aż tak bardzo nie ma co poddymiać. Chrząs! Mogę poddymić i zabić chrząsa dla widza. Nic tu nie ma. Czy w tym domu będzie coś ciekawego? Może w tym domu coś będzie. Tu nic nie ma, ale może w domu jest. Oprócz chrząszy jebanych. Dwie strzały. No nie jest... A! On coś trzyma! On coś trzyma. Pierścień mocy trzyma. Dawaj, strzały, cyk, cyk. Szkoda, że nie można odzyskiwać tych strzał. Chrząsz, pierścień mocy, chrząsz. Pokaż ten pierścień. 3 pierścieni chyba nie mogę mieć założonych, nie? Nie mogę. Premia do siły 3, w siłę nie idziemy, więc odsprzedamy tutaj. Pierścień i pewnie za nie małe pieniądze, więc koks. Kurwa, jakby taki chrząsz no, istniały naprawdę, to ja bym nie wiem co zrobił. Skończone. Ale chociaż istnieją te takie stonogi, nie? Wielkie, zajebane takie. Ja pierdolę. Nie będzie łatwo, więc należy użyć młotka. No, Marvin, do roboty. Może ty je naprawisz. Może ty je naprawisz? Chyba żartujesz. W moim wieku miałbym skakać do wody. Daj spokój. Pogadali. Dobra, zacznij pracować. Tyk. Powinno wytrzymać. Tyk. Dobra. Wszystko? Chyba nie. Czy wszystko? Dobra, jak ja naprawić już moczysz. A nie. Gotowe. Dobra, jak to... A, jeszcze tu jest. Z każdej strony jest, tak? Zacznij pracować. Tyk. Dobra, jak most naprawiony został, poka mosta. No i po robocie. Jocie kryńca, jaki teraz super jest mościk. I co to dało kurwa dla powodzian? Uuu! Przejście na drugą stronę, fajnie. I ja to zbudowałem sam? Dobra, jak jestem geeka koksem. Zobacz. Wytrzyma ten brzeg? Po tym jak go zabezpieczyliśmy, możemy być spokojni na lata. Albo przynajmniej do następnej powodzi. Dziękuję, Marvin. Nie ma sprawy. Powiem Albinowi, że dobrze się spisałeś. Dzięki. Też jesteś kijokosem. Chwila. Pokaż towary, co masz ciekawego? Masz lagi. Zupę z pokrzyw, to raczej nie. No dobra. A wy to kto, kurwa? Mike. Albin przysłał mnie, żebym pomógł ci wrócić na nogi po ostatniej powodzi. No, nareszcie. Pewnie niedługo będzie potrzebował coś sprzedać na targu w mieście. Ale jak tu spławiać nowy towar, jak starego jeszcze nie odzyskaliśmy? Stary towar? Tamten przykłucy robią z bitkiem. Do miasta, ale nadeszły albo burze, na słoik, a w taką wanisza, żeglować nie albo jest coś. Przyjemnie. Wiem coś o tym. W każdym razie, jak nie znajdziemy tych towarów, to nam Albin z dupy nogi powyrywa. Woda zabrała 4 paczki na drugi brzeg rzeki. Znajdź je. Jak najszybciej. A czego sam ich nie po tego? Sam ich nie poszukasz? Powiem tyle.
Nie na darmo nazywają to miejsce wybrzeżem topielców. Jeśli nie muszę, to omijam je wielkim łukiem. A skoro Albin przysłał ciebie, to znaczy, że nie muszę. Kurwa. Skąd pewność, że towary są całe? Co jak co, ale na zabezpieczaniu towaru przed przewozem to ja się znam. Jako, że nie było w nich żadnego jedzenia, to i topielce nie powinny się nimi interesować. Jakże... Odejdź. O kurwa. Farmer, no dobra. Wygodniały topielec. Zardzewnia, klucz do starej skrzyni, ciekawe. Mam znaleźć 4 paczki towarów dla przewoźnika. Znajdę je na drugim brzegu. Muszę dostać się do miasta. Mam pomóc w jakiejś sprawie przewoźnikowi towarów oraz... Aha, czyli to jest ten przewoźnik, któremu mam pomóc. Dobra, to jednak łatwa misja w miarę. W sensie te topielce to mi się nie podobają. O, widzę te paczki. Dobra, czyli one tak będą wyglądać. Dobrze posiadać taką informację. Musimy znaleźć 4 paczki, już 3 paczki, bo jedną mamy. No i później sprzedać jeszcze to w mieście te towary i będziemy mogli w następnym odcinku wejść do miasta. Już myślałem, że teraz się wybierzemy do miasta, ale to już chyba niestety nie ode mnie zależy. Tylko, znaczy, w teorii moglibyśmy zraszować i wpierdolić się do miasta dzisiaj, ale czy jest sens pomijać 14 misji? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Rzeczny krwiopica z jakimś gigakoksem, trzeba na nie uważać. Mamy tu drewno, pewnie, że wyrąbię. Zawsze to 2 lagi, zawsze to umiejętność otrzymywania, wydobywania rzeczy w górę. Plus 2, bo plus 2 i powoli se leci. Ile mam? 42%, czyli gigakoks nam lepiej teraz będzie szło. Rzeczny krwiopica, czy ja z takiego daleka trafię? Ni chuja. Ale stąd już myślę tak. Próbowałem się łuków nauczyć dalej, ale to chyba już tylko i wyłącznie miasta nam zostaje do tego, żeby się nauczyć łuków, bo tutaj chłopi mi powiedzieli, że już wszystko umiem. To już mnie nie mogę niczego nauczyć, że się szybko uczę. Normalnie jak w życiu prawdziwym, realnym. Coś mi się wydaje, że za tym wodospadem może coś być. Może być, ale tekstura. Skały. Nic więcej, tak myślałem, że tu coś będzie. Leczenie średnich ran, otwieranie zamków. Jeżeli natrafimy na jakiś gigakoks zamek, którego nie mogę otworzyć, to na pewno możemy użyć spelka. Zobaczmy no, zawsze warto jest zaryzykować. Może coś będzie ciekawego, a może nie. Ale wydaje mi się, że zawsze pod te wodospady warto się wpierdalać. Było chyba w Gothiku 2, jak szliśmy do najemników, to tam był taki wodospad, tam się wchodziło i się z jakąś rzecz znajdowało. Ciekawą. Nie pamiętam co to było, ale pamiętam, że taka misja była, więc od tego czasu gdzieś tam. A zresztą takie no dość typowy jakby. Typowy motyw jest dość z tym, żeby pod wodospadami są różne ukryte ciekawe rzeczy, więc. Zawsze tam warto kurwa wejść, zaglądnąć. Pewnie z jakiegoś kurwa Indiana Jonesa i się przyjęła. Dobra, jak to wybrzeże topielców bez topielców jest, słyszałem. A Malik osrany, gacie. Spokojnie widzę, wiem, że nie mam na imię Mike. Podejrzany typ. Co tutaj robisz? Zbieram, co może dało. Ta paczka należy do ludzi z Silbach. Lepiej, żeby się oddał. Do ludzi z Silbach? Czyli nie do ciebie. Więc co ci zależy, jeśli jedna paczka zginie? Powiedz, że nie mogłeś znaleźć, że pewnie woda zabrała w głąb morza i tyle. Dawaj tę paczkę. Chodź i spróbuj mi... Dobra, fas... Oj! Żeby się tu przeciwnik nie okazał zbyt gigakoksem. Ale mamy spoko łuk, mamy spoko zbroję. Wydaje mi się, że... tutaj raczej go... Aha! Pogadali. Powiedział, co wiedział. No. Tak kurwa myślałem. I co my teraz zrobimy? Teraz to na pewno wam zatrzymuje odcinek i widzimy się po prostu jak wrócę do tego chłopa, bo nie mam szans, będę to przechodził już 10 razy, ale coś wykombinuję, najwyżej ucieknę. Albo widzałem, mam ciekawy pomysł, bejtuję frajera, on mnie goni, pa. Gonisz mnie? Gonisz mnie. Widzisz mnie? Widzisz.
Dobra. Stój, śmieciu! Dobra, chodź tu. Masz ciosa z kurwa z tego i bejtujemy. Do naszych ludzi, a oni na pewno pomogą. Malik na pewno pomoże. On dobry w walkach, ma swoją federację. Stój, śmieciu! Dobra, albo go zbuguje i będzie w szoku. Też może być. Dobra, ty jesteś półgłówkiem jebanym. Ty tak rozdupce. Ale weź, chociaż zasnacz mi go. No ja strzelam coś? Olbrzymiego szura kurwa z... O kurwa. Wykminił. No chodź tu. Stój. Dobra, sami go pokonamy jednak. No i wszystko. Sadek bo sadek, ale to bandyta jest. Wyskakuj z paczki. Nic tu nie ma. Miły bandyta, co prawda. Ale bandyta. Chciał się dogadać. Ale niestety nie było nam po drodze. Słuchaj, Malik. Mam wszystkie 4 paczki. Świetnie. Lorenzo z gildii kupieckiej się ucieszy. Ale paczki to nie nasz jedyny problem. Powódź nie tylko zabrała moje towary, ale naniosła też wielkich kamieni z górnego nurtu rzeki. Jeśli mamy myśleć o jakimkolwiek transporcie, to musimy je wykopać. Albin przysłał 2 osiłków do pomocy, ale jakoś się do niej nie kwapią. Spróbuj coś z tym zrobić. Witam serdecznie, panów farmerów. Proszę wypierdalać z łopatami i kopać. Będziesz kopał rody, no i super. Wiecie co mam? To mi wyskoczyło, tak zwany błąd giereczki. Dobra widzowie, wracamy. Trochę się namęczyłem, bo musiałem wczytać z 2 razy. Zabić z 2 razy tego chłopa. Jeszcze wywaliło mi z 3 razy grę, ale widzę to, ja bym od nowa grę przeszedł nawet. Trzeba usunąć kamienie z koryta rzeki. No to bierz się za robotę. Ja nie lubię być mokry. Weźcie się do roboty, albo zaraz dam wam wycisk. No to pokaż, co potrafisz. Ja cię kręcę, no. Nieźle. Nieźle. Całkiem nieźle. Dzięki, jak to mój trener. Ty, ale ja wam... Moja głowa. Leba. Co za brutal. Przestępstwo zostało zgłoszone. Przepraszam. Excuse me? Excuse me? Nie, no bo chciałem poddymić, zabić ich za drugi raz, no. Dobra, podejście 4. Po tym jak 3 razy wyrzuciło mi jeszcze grę. Dobra, lecimy. Bo chciałem, nie zdążyłem ich ograbić, kurwa. Oni na pewno super jabłka mieli przy sobie. Ja bym chciał jabłuszko opierdolić. A może nawet igruszkę mieli. No proszę. Dobra, nie słuchaj, wydupcasz. Trzeba usunąć kamienie z tak, a nie mogę tego skipnąć na to, mogę. Dobra. Jednak mi się nie wymkniesz. Cyk, 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 cyk. Wszystko, tylko daj mi się okraść, szybko. Dobra, coś tam ukradłem. Moja głowa. No i mi. Jak, pomożecie teraz w pracy? Dobrze, już dobrze. Wszystko załatwimy jak należy. Będzie pan zadowolony. Wszystko. No i jak? Pomożecie teraz w pracy? Dobrze, już dobrze. Wszystko załatwimy jak należy. Będzie pan zadowolony. O, ale to nie wiem, czy nie zgłosi tego zaraz, kurwa, jako przestępstwo. I będę musiał zabijać ich 7 raz, więc może warto lepiej save'a. Widzę, że się napracowałeś. No widzisz, może sobie odpocząć. A ja tu z propozycją. Tyk. Tylko 5 złotych monet. Racja, praca nie ucieknie, a na odpoczynek też trzeba znaleźć czas. No i wszystko. Polecam ci zgłosić się do Rasko. Jestem pewien, że wykupiłby wszystko, co masz. Spoko. A tobie nie mogę? Nie mogę. Dobra, patrz, Malik, wszystko ogarnięte. W sprawie koryta rzeki... Tak? Farmerzy zajmą się usuwaniem kamieni. Świetnie. Możesz powiedzieć Albinowi, że wkrótce możemy zacząć transportować towary do miasta. Wszystko, nowy wpis, pomoc dla powodzian, czyli już wracamy. Mogę powiedzieć Albinowi, że przewoźnik. Czy ja mogę tam wrócić runą teleportacyjną? To było fantastyczne. Nie jesteśmy aż tak daleko, wydaje mi się. Więc za daleko magicznego kręgu.
No kurwa, nie wydaje mi się, że za daleko magicznego kręgu. Wydaje mi się, że magiczny krąg jest kurwa w sam raz. To jak ja muszę, to bez sensu te runy, jak ja muszę być 3 cm od miasta, no. To ja się w mieście do miasta mogę teleportować, co mi to daje niby? Już chodźmy te 13, te 20 sekund, chodźmy i może się uda. Ile jest? 40 minut nagrywania, no tak idealnie, idealnie zdamy raport. Dostaniemy wejście do miasta i jutro już poza odcinkiem podjedziemy ja podjadę sobie do miasta i wtedy będziemy się widzieć. No jak za daleko. Chyba, że jakby jest kilka tych run, a ja ich nie widzę, bo jakby ja trochę tych run zebrałem chyba, nie? W sensie, jak to działa, czy to mnie teleportuje do jakby najbliższego tego miejsca teleportacyjnego, nie wiem jak to działa. Że jaka kurwa w mieście jestem i się nadal teleportować nie mogę. W osadzie bardziej. No dawaj, bo ja nie chcę przymulać. A i bym farmerom tu opierdolił w sumie tego. Słuchaj. Kto chce bagienniaka. Widzę, że się napracowałem. Tylko 5 złotych monet. Dobrze. Pracą mogę zawsze się zająć. No i wszystko. Słuchaj. Propozycja jest. Tylko 5. Właśnie tego. Nie ma sprawy. Jak to znosisz? Jak ja zostałem dealerem w gierce. Widzę, że. Ale jak rzucam. Wy, chłopcy, puszę. Jesteście wcale tak. Puszę. Timo. Nie. Hej. Oswald? Nie potrzebujesz przypadkiem czegoś? Na zapasy nie mam co narzekać. Mam jeszcze kilka worków scalonego mięsa, kaszy i pieczywa. Co do narzędzi, no z tym jest gorzej. To znaczy? To znaczy, że dostawa spóźnia się do mnie już drugi tydzień, a kamienie młyńskie są tępe jak sługusy Morisa. Parę dni dłużej i będę musiał mleć zboże ręcznie. No i to... Nie znam się na młynach, ale może przydadzą ci się te młotki. Mają ostre końce. Mógłbyś spróbować naostrzyć nimi kamienie. Młotki? Tak długo na nie czekam. Ile za nie chcesz? 50. A ile byś za nie dał? Może da więcej? A ile ty byś za nie dał? Sam niezbyt. Nie. No tak to nie grasz. Zwykle płaciłem za nie gdzieś około 30 sztuk złota. 50 sztuk złota. Aż 50? Nie wiedziałem, że ostatnio tak podrożały. Rynek bywa brutalny. Mogę ci dać 40 sztuk złota. Resztę odłożyłem sobie na parę ziół leczniczych. 50. No dobra, 40 brzmi jak dobry deal. W porządku, niech będzie 40. Chociaż potrzebował, więc dałoby radę 50 i tak ogarnąć. Słuchaj, farmer. Stary, a może tak chwilę. Tylko wy obcy. Dzięki. No trzeba posprzedawać te bagienniaki, chociaż tam było napisane, że ktoś chce kupić wszystko, nie? Wydałem mu cały zestaw. Ktoś mówi, że ktoś coś kupi, kurwa, cały zestawik. Nie będę musiał tego pojedynczo posprzedawać. Słuchaj, z tą da się w ogóle gadać, czy tylko grasz kurwa na flecie? Ja tylko grasz na flecie. A ty czegoś nie chcesz? Nie. A ty, słuchaj, witam serdecznie. Widzę. To jest to. Nie ma sprawy. I za będzie tak. Co tu robisz? Wcale nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. Tacy jesteście niewdzięczni. Jak ja tu przychodzę z pomocą. Słuchaj, a ty czegoś potrzebujesz, Remi? Hey. Raczej nie. A ty masz żonę? No pewnie masz. Ty, masz też kurwa zajebisty kufer, którego nie okradłem. Słuchaj, Remi, wracaj tam do chopowania mięsa. I po cichutku, kurwa, na palcach. Bo w szoku, zbyt skupiony. Widzicie? Motyw z tego taki, morał. Nie jedźcie mięsa, bo opierdolą Vancouver za plecami. Duża uwaga.
kufel, lewo, kurwa, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, ło. Dobra, wszystko, jeszcze jakąś potrawę dostanę, co to jest? Mięsne paczuszki. Kawałki mięsa owinięte w kapustę i duszone w wolnym ogniu w wielkim garze. No to się nazywa gołąbki. Gołąbki są kostne, takie wegańskie, bardzo łatwo zrobić. Uwielbiam gołąbki. Witam, ty już... Ty nie chcesz, ja już sprzedałem, już ujarany idzie do domu zadowolony. No gołąbki super, a więc coś zjadł, kurwa, takie gołąbki. Jocie Krinsa. Ty to kto? Harry? Nie masz co robić. Aha. No właśnie, to dobre pytanie nawet. Sprawdzam, czy pracownicy nie obijają się w robocie. A co? Zresztą, co ja ci się będę tłumaczył? Pilnuj swojego nosa, przybłędo. Teraz ci wszystkich, kurwa, pracowników cymbale ujaram. To wtedy. Twoim nosem. Ja nie... On sprawdza, czy pracownicy pracują, a tam, kurwa, nikogo nie ma. Wszyscy śpią. Marzą. Z bagienniaka spalili wszystko. Dobra. Ja po żuwaczki. Ja strzelam w mojego? Strzelam. O, chyba się wkurwi. Proszę się nie wkurwiać, to było zupełnie przypadkiem. Cholerna bestia mniej. A i tak się nic z damage'u nie zadałem, bo to jest ciśnienie. To! Wow! Niczego tu nie znajdę. Sorry, sorry, że cię obiłem. Ty nie jesteś zły, chyba nie. Nic tu nie ma. Dobra, jest tu jeszcze, ile mam tego zioła jeszcze do sprzedania? Gdzie tu są te bagienniaki? One były jakieś, nie wiem ile sprzedałem już. Potrzebuję farmerów, chce ktoś kupić? Tanio, tanio, bagienne ziele, zapraszam serdecznie. Bagienne ziele, witam, witam, dostawa, dostawa bagiennego ziela. Kurt, chcesz bagienniaka spalić? Hej, ty. Nie chcesz. Bagienne ziele, dostawa, bagienne ziele, dostawa, 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 tanio, tanio. Nie, no kurwa, gdzie są wszyscy farmerzy? Dobra, ja sobie to chyba będę robić jednak poza odcinkiem. Weź tu, kurwa, znajdź tych farmerów. Hej, nie widzisz, że... No, aha. Jaki kurwa, ja ci chciałem strzelać bagienniaka, co tu nie można znaleźć. Zakazane. I to za 5 tych złota, przecież kurwa, za tyle nie brać to jest... Wstyd. Tylko pięć. Miło się z tobą. Dismas, a to ty chciałeś, tak? Nie. Ktoś kurwa chciał te bagienniaki kupić wszystkie. Ja już nie pamiętam. Właśnie tego potrzeb... No kurde, ile jeszcze tych bagienniaków? Jeszcze dwa. Jeszcze dwa, muszę znaleźć tylko dwóch farmerów, którzy kupią bagienniaka. Słuchaj. Hej, ty. No nie, dwóch jeszcze tylko. Ty wyglądasz jakby ktoś, ty na pewno hej, chcesz. Ty. Witam serdecznie. Widzę. Jeszcze jeden. Tylko o. Jeszcze jeden farmer. Jeden. Na pewno go gdzieś znajdę. Goniec, to nie. Tu ktoś chce, na pewno tu musi być jakiś no name, któremu mogę to sprzedać. Ty nie. Ty? Hej. Paola? Pokaż. Co ty sprzedajesz? Gówno. O, witam. Hej, młody. Chcesz poznać sekretny przepis? Kiedyś byłem kucharzem i gotowałem przepysznie. Daj trochę złota, a sam się przekonasz. A może bagieniaka chcesz? Ile? Nie chcę. Kurwa. No jednego farmera żeś potrzebuje. Jeden tylko. Oto. Chyba wiem, co się stało z twoją owcą. Wygląda na to, że się myliłeś. Rasko nie porwał twojej Betsy. Aha, nie? Pamiętam. Jak to nie? Markus powiedział mi, że w czasie burzy znalazł owcę z naderwanym uchem, która no, połączyła się pamiętam. Od stada i została napadnięta przez wilka. Myśliwy co prawda zdołał zabić bestię, ale owcy nie udało mu się uratować. Powinienem był panią wrócić i szukać. Szukać, aż bym znalazł. Ale tego nie zrobiłem. Miałeś resztę stada pod opieką.
Zrobiłeś, co musiałeś zrobić. Może i masz rację. Ale i tak nie jestem bogaty. Dobrze, skipuję 50 minut. Od krawca z miasta. Skórzany pas. Dzięki, kurwa. Ty jak to nie jesteś bogaty, jak to GigaCox dużo kosztuje. Co? Pewnie, że biorę. Strzałami, zbroją, ze skórzaną zbroją. Kurwa, zajebisty pas. Dzięki, Otto. Jak ty GigaCoxem za owce taki pas dostałem? Koksem jesteś. Może pasterz, pasterz. Ty na pewno będziesz chciał. Nie no, kurwa. Jeden bagienniak, no ktoś musi kupić już. Nie chcę być silniejszy, chcę sprzedać bagienne ziele. Nie chcę umieć w kowalstwo, chcę sprzedawać narkotyki. Cokolwiek, jedna osoba, tu na pewno musi być jakiś pomocnik Otta. Kurwa, znaczy Uwe. Jeden. No nie wytrzymie zaraz. A w środku na pewno będzie jakiś farmer. Musi być jakiś farmer w środku. Witam, farmera. Słuchaj. Nie no kurwa, ty już tobie sprzedałem? Ty, tobie na pewno nie sprzedałem. O, witam. Stary, a może... Tylko właśnie... Wszystko? No na pewno już nie mam. Misja wypełniona powinna zostać. Ty? No nie, wydaje mi się, że już naprawdę wszystkim sprzedałem. Farmerka? No, gadałem o bagienniaki. Wydaje mi się, że nie gadałem. I tak nie ma możliwości kupna. No, chyba już wszystkie bagienniaki zostały sprzedane. Marta! O! Nie potrzebujesz może przypraw do swoich potraw? Tak się składa, że mam przy sobie worek czerwonego pieprzu i od razu pomyślałem o tobie. No niekoniecznie, ale... Czy rzepianą łazęgą robi różnicę, czy gulasz jest doprawiony lub nie? Oni tylko patrzą na to, czy jest wystarczająco dużo miecha. To wszystko. A może po prostu chcesz mi powiedzieć, że nie smakuje ci mój gulasz? No przyznaj się. Skądże znowu? Chodziło mi tylko o... Wynoś się stąd, bo mi podłogę brudzisz. Aha. A Bastian to kurwa gdzie jest? Ty, nie ma Bastiana, znik. Petra. Hej. Farmer. Dobra, jest jeszcze do... Trzeba ten pieprz zajebany sprzedać. Jeszcze bagienniaka i będziemy już na plusie z goldem. Gabriel, może ty chcesz w ogóle całą partię bagienniaków kupić? Nie no, ja już chyba sprzedałem wszystkie, tak? Bagienne. Cieszę, Marcie, zapas czerwonego pieprzu. Ale zastanawiam się, że podważę umiejętności. Mam włos... A, wiem komu jeszcze możemy sprzedać. No jasne. Wiem komu. Ej, ty. Tylko co z tym bagiennym zielem, kurwa? Już nie mam bagiennego ziela przy sobie. Im nie mogę dać. To nie wiem, co teraz. Chyba tej kucharce, gdzie teraz idziemy, sprzedamy bagienne ziele. Kurwa, ale jest 53 minuty, więc wydaje mi się, że to jest wystarczająco długi odcinek. Wydaje mi się, że sporo dzisiaj zrobiliśmy, szczerze mówiąc. Więc mam nadzieję, że tak samo, jak i nie więcej, będzie jutro do zrobienia. I wydaje mi się, że na pewno będzie więcej nawet jutro do zrobienia, bo jutro idziemy do miasta. Tak naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym odwiedzimy to miasto. Archolos. No i tyle, i będziemy tam zwiedzać, wypełniać misje, poddymiamy też na streamie, na którego zapraszam, link w opisie oraz Rewinda, tam też wpadnijcie, zostawcie lajkę, za komentarz, suba, jesteście GigaCoxami, dzięki za 7000 wyświetleń, jak ja chyba śmigło dla widza na streamie zrobię za 7000, dzięki widzowie. Do zobaczenia. A, myszka mi znika jak zapisuję, dobra widzowie, trzymajcie się.